един за Цинков Хауса, зависите другия ти, нека друга серия. Екви ти ефте върху темата, ми ще бъде ни няколко си сте ми свода. И запрещам вас на обичния бак, какви го фрагменти в стега в вашето обичния. Ojciec wyławiał, nazywa się celiakia. Teraz na waszych ławkach leżą koperty, proszę abyście je wyciągnęli. Ostatnia ławeczka niestety nie macie kartek, chyba że się do kogoś dociągniecie. Wyciągacie karteczki i jak najszybciej układacie poprawne zdania. Na temat połowy, o której mieliśmy teraz mówić. Z matki na dziecko. Tak właśnie było w tym przypadku Hausa, gdzie matka była chora, dziecko również. Celiakia charakteryzuje się nietolerancją glutenu, zapasowego białka zawartego w zbożach. Super. Zboże takie jak pszenica, żyto, jęczmień i również owies. Po prostu organizm nie przyswaja glutenu zawartego właśnie w takich produktach. Dlatego odżywianie jest bardzo trudne w tym momencie, bo nie możemy jeść w ogóle tych rzeczy. Grupa życia. Działający toksycznie gluten prowadzi do zaniku kostki jelita cienkiego. Dokładnie. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że są kostki jelita cienkiego. Są takie wypustki w naszym jelicie cienkim, które pozwalają nam na wchłanianie składników odżywczych. W tym momencie ten gluten, z którego nie przyswajamy, działa toksycznie i powoduje zanik tych kostków. One się psują, no i niestety mamy problem z wchłanianiem ogólnie jakichkolwiek składników odżywczych. Celiakia nie jest alergią i jest nią częstą. Dokładnie. To jeżeli jesteśmy chorzy na celiakię, nie mamy uczulenia na gluten. My po prostu go nie możemy przyswajać. Biopsja jelita cienkiego jest kluczowym etapem w diagnostyce celiaki. Dokładnie. Na samym początku mamy badanie krwi. Jeżeli badanie krwi wykaże, że rzeczywiście mamy skłonności co do celiaki, to robimy biopsję jelita cienkiego. I lekarz widzi, czy rzeczywiście te kostki są osłabione, są zniszczone, czy nie. Jeżeli są, to niestety, co grupa szósta nam powie? Jedyną metodą leczenia celiaki jest stosowanie przez całe życie diety bezglutenowej. Dokładnie. Jeżeli jesteśmy chorzy, musimy przejść zupełnie całkowicie na dietę bezglutenową. Nie ma innej opcji, nie ma żadnego lekarstwa. No niestety. Dobrze. Badania powodzą, że w Polsce 1% populacji, czyli to jest bardzo dużo, choruje właśnie na celiakię. Zdaję sobie z tego sprawę. Czyli jest to dosyć duży problem, bo my w ogóle nie znamy tej choroby, nie wiemy, że ona występuje i dużo osób chorując na nią nie zna jej nazwy. Objawy. Mamy celiakię pełnoobjawową, skąpo objawowa. Tutaj już te objawy są troszeczkę trudniejsze do zlokalizowania, ponieważ to może być niedobór żelaza we krwi, to może być osteoporoza. To może być również depresja, ponieważ 10% osób chorych na celiakię ma zaburzenia depresyjne. Natomiast jeżeli chodzi o chorobę ukrytą, no tak naprawdę nie da się jej wybadać. Dopiero później te kostki jelitowe zaczynają się niszczyć. To już żeście mówili, biopsja jelita cienkiego jest kluczowym etapem. I poprawa samopoczucia po przejściu zupełnie na tą dietę jest zauważona czasami od razu, a czasami dopiero po kilku miesiącach. I na zakończenie spuściłam jeszcze filmik. Kolejny syn Filip, jak co piątek robią zakupy w sklepie z dietetyczną żywnością. Filip jest na diecie bezglutenowej. To, co na co dzień jedzą rodzice, Filipowi szkodzi. Wszystko mu waży, każdy ziemniak, markerkę, pietruszkę, no wszystko mu do... całe jedzenie mu waży.
No nie może jeść mięsa. Taki problem jak Filip ma aż 1,5 miliona Polaków. Szacuje się, że tyle ludzi ma uczulenie na gluten, czyli białko roślinne, albo cierpić na celiakię, czyli genetyczną chorobę, która nie pozwala glutenu przyswajać. Tacy ludzie muszą zachowywać ścisłą dietę, w przeciwnym razie ich życie zamienia się w koszmar. Dręczące biegunki, dyskomfort w jamie brzusznej z bólami, chudnięcie, niedowaga w końcu i wyniszczenie nasze. Mamy 250 gramów, cena około 60. I tu zaczynają się kłopoty. Produkty bezglutenowe, jeśli nawet są w sklepach, co graniczy z cudem, to są kilkukrotnie droższe niż te zwykłe. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i przekazuję głos koleżance.